Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie w 14 odcinku z Manor Lords. Ja jestem Yuken, no i moi drodzy, zaczynamy kolejną przygodę z naszej średniowiecznej wioski. Zobaczmy, jak tutaj zbierają len w naszej sznelli. No, pola widzę, że funkcjonują całkiem nieźle. Nie wiem, co ten chłop tu niesie, czy co on tutaj za pozycję przyjął, no ale przyjmijmy, że coś niesie. Fajnie jest to w ogóle zrobione, no, może jakieś tam drobne jeszcze rzeczy są, ale gra jest naprawdę świetna. O, tam stoi nasza armia na górce, w ogóle jak widać ta górka w sznelli bardzo fajnie wygląda. Także tutaj też będziemy te pola robili. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj nie sznella jest naszym tutaj... O, to tutaj jest taka góreczka fajna, nawet nie wiedziałem, że tu jest taka nierówność terenu, fajnie to wygląda. Więc te pola będą tutaj też fajnie wyglądały. Tu widzę, mają coś pozbierane. To już może jest wrzesień, to sprawdźmy, co im... No niech będzie ten jęczmień zasadniczo. Fajnie się to spisuje po tym update'cie, naprawdę fajnie to wygląda. Stawiam tutaj w sznelli głównie na jęczmień i na len. Jeżeli nam się będzie kończyła mąka, no to wtedy najwyżej coś tam z żytem pomyślimy. Plan na dziś to nowa wioska, nowa osada, natomiast chciałbym cały czas też coś pomyśleć, jeśli chodzi o Yukenlandię. Tu będę, jak widzicie, już tak te domki upychał jakoś tak, żeby były. No może tutaj też byśmy wybudowali jakieś domki. O, można coś tutaj ulepszyć. No to pewnie, że ulepszamy. Niech więcej rodzin się wprowadza. W ogóle zobaczcie, że mamy 90 rodzin bez przydziału, więc myślę, czy gdzieś tam nie zrobimy jeszcze jakiegoś dodatkowego browaru bądź piekarni. Mąki mamy całkiem dużo, a chleba, bo tak, mamy no, jęczmienia, żyta, spoko, mąki mamy w ogóle bardzo dużo, a chleba, no, 4000, nie mało. Ale to później będziemy się tym zajmować, myślę, że w następnym odcinku stricte Yukenlandią się tutaj zajmiemy. Natomiast tak, podbiliśmy ostatnio chyba, moi drodzy, o, może ten teren byłby fajny, bo mamy bogate złoża, jeśli chodzi o dziką zwierzynę, a to by mnie interesowało, bo chciałbym trochę inną metodę spróbować, moi drodzy. No tu jeszcze by trzeba ewentualnie podbić. Te czerwone są nasze. No bo tak, tutaj nie ma bogatej dzikiej zwierzyny, tutaj też nie ma, bo chciałbym sprawdzić to zarządzenie, które jest dostępne. No i oczywiście moglibyśmy w sznelli je sprawdzić, natomiast mamy tutaj pola i ja bym nie chciał, moi drodzy, akurat w sznelli tego robić. Dobra, może podnieśmy ten limit polowań. Tu w ogóle jest taka sytuacja, że... Też do 10. To jest w ogóle taka sytuacja, że zbudowałem, słuchajcie, chaty leśnika, żeby tutaj tak jak ta zwierzyna dzika występuje, żeby do, no, do drogi nam jakoś ładnie sadzili drzewa. Także tutaj chciałem, wiecie, troszeczkę tutaj zapełnić ten obszar, no bo dużo drzewa wyrąbaliśmy, to tam niech będzie taka wysepka z drzewami gęsta. Natomiast tutaj chyba w sznelli nie będziemy się niczym zajmowali, chociaż może o gospodarstwie też pomyślimy. Czyli co? Wniosek, moi drodzy, jest taki, że my byśmy chcieli... A, to byśmy musieli może tutaj podbić? Tak nie do końca dobrze. To tak nie po drodze mi to. Tutaj jest Yukenlandia, tutaj mamy. No to dobra. Dobra, trzeba by nazwę jakąś dać tej całej miejscowości. Zobaczmy, to jest tak, to jest koło Yukenlandii, tak? Nie, to jest koło sznelli, ale tu jest też Yukenlandia, dobrze. No dobrze, no jeżeli tak to wygląda, o, tu są te pola ferelne, no to tu drogę by można pociągnąć i byśmy mieli blisko z Yukenlandii do transportu, a my musimy, o, tak blisko nie będziemy mieli. No ale coś się wymyśli. Tutaj głównie ten teren by mnie interesował. Więc myślę, że my byśmy się tutaj musieli... gdzie byśmy się tu mogli rozbudować? Tutaj byśmy musieli. Najwyżej ci leśnicy będą jakoś tam, tu się kawałek drzewa wyrąbie. Także, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, zrobimy to jakoś tak, wiecie, na szybko. Co my tu musimy wybudować? Musimy wybudować, moi drodzy, chyba tutaj w administracji to było, obóz osadników. On jest i tak nieistotny. Dobra, małe surowce, nie potrzebujemy dużych. Czy my potrzebujemy duże surowce? Myślę, że nie. Myślę, że bez surowców sobie poradzimy. Przy czym musiałbym tą nazwę tutaj ustawić. No jeszcze nie wiem jak. Dobra, to czyli tak. Tutaj będziemy chcieli jak naj... Aj, tylko mamy wrzesień, to się musimy spieszyć, moi drodzy. W takim razie to nie ma żartów, obóz drwali jak najszybciej. Czekajcie, kłody drewna mamy.
To bardziej ten spichlerz chyba by się przydał. Kurczę, logistyka. Żeby jedzenie schować, to wiecie co? Dobra, to niech tak. Jeżeli tutaj będą... No to tu załóżmy gdzieś te spichlerze przy drodze głównej, damy spoko. O, tak, spichlerz i skład. Dobrze. Niech sobie będą tu, niech już budują, żadna pauza. A my musimy szybko im jakieś domy postawić. To wiecie co? Pójdziemy z domami w stronę Jukenlandii, żeby było bezpieczniej. Czyli ja tak sobie myślę... Tutaj nie będziemy, słuchajcie, jakoś szaleli. Te działki porobimy jakieś takie małe. Może tak, trochę z ukosa. O, takiego zrobimy. Dobra. I tu parę domów też szybko im zlecę, żeby budowali. Zobaczymy, jak nam w ogóle starczy tutaj, moi drodzy. Obóz drwali. Nie, co ja robię, mieszkania? Mamy 4, więc nie mamy w sumie za dużo tych kłód drewna. No widzicie, 6, czyli będzie trzeba coś narąbać, żeby się nie okazało, że nam ludzie zamarzną. Także no, ale dobra, no wzięli się za robotę, budują ten spichlerz. Więc ja myślę sobie, że chata drwala, a w zasadzie tutaj też może być obok chata drwala, obóz drwali, bo to chata drwala to jest coś innego, a w sumie to bez znaczenia, może tak sobie stać. Tutaj tą drogę jakoś tak, o, podłączymy, dobra, tak sobie zrobimy taki skrót, bez sensu taki zakrętas, zrobimy, wiecie, skrót. Dobra, to niech oni to tutaj nam szybko budują, no za dużo tu rodzin nie mamy, ale niech budują, zrąbiemy trochę drewna i szybko im chaty postawimy jakieś tutaj. Na razie taki paseczek, zobaczymy, czy tutaj też jakieś pola, tutaj raczej bym pól nie dawał, ze względu, że mamy dziką zwierzynę jako bogate złoże, te królewskie, tak? Więc nie chciałbym, słuchajcie, bo to mi chodzi o tym, jest takie zarządzenie, które pozwala ustawić, że... O, patrzcie, jęczmień 92%, które pozwala ładnie ustawić to. I dla mnie to jest opcja taka, że to jest zarządzenie, które mówi, że no mam tam dzika zwierzyna dwa razy szybciej się mnoży, ale kosztem upraw. Spadek upraw jest. Także mi by jednak zależało tutaj, żeby tych z tego spadku upraw no nie było. Znaczy, więc nie będzie pól. Pola muszą być tutaj w szneli. No i tak może się nimi zajmiemy. No, też był plan, żeby te pola robić tu i ja myślę, że tak zrobimy, moi drodzy. Ja myślę, że tak możemy to śmiało, tak śmiało te pola tutaj puścić. Myślę, że byłoby to całkiem spoko, chociaż też się zastanawiam, czy jednego rządka tu domów jeszcze przypadkiem nie dać. Bo jeżeli już jest, to może żeby było, to słuchajcie, też wiecie co. Ja wiem, że tu coś chciałem budować, ale... A, to w ogóle jest jakiś tutaj po update'cie dziwny błąd. I tutaj nie zależy mi w tej szneli, żeby... Oj, to tak nie chcieliśmy budować. Powiem wam szczerze, że nie zależy mi w tej szneli, żeby te domy były tam, jakiś miały poziom, chociaż piwo tutaj transportujemy z Jukenlandii, bo mówię, Jukenlandia ma większość rzeczy produkować, ze względu, że ma dużo siły roboczej i dużo ludzi, a inne, powiedzmy, no wioski, tak, mają nam niejako tylko dostarczać pewne surowce. Zobaczcie, tu mamy, ale nie wiem czemu w karczmie jest pusto, chyba piwa nie ma w szneli. No właśnie, nie ma piwa z nieznanych mi przyczyn. Oni się wszyscy wzięli tutaj za gospodarstwo. Gospodarstwo, jak widzicie, jest na full. Tu też jest na full, więc myślę, że możemy już powoli myśleć o kolejnym gospodarstwie. I teraz jak z tymi polami, bo na tej górce można by też pola porobić. Wtedy tą drogę byśmy sobie pociągnęli, tutaj byśmy gospodarstwo następne zrobili, może nawet tutaj jakieś na końcówce. Bo to by trzeba pewnie jakoś połączyć. Tu jest droga? Jest jakaś droga. Kurczę, zobaczmy, tylko teraz tak, pewnie obóz drwali by trzeba zburzyć, no ale myślę, że i tak będzie go trzeba chyba zburzyć, bo my tu mamy, kurczę, tych obozów drwali nabudowane, słuchajcie, moi drodzy, całkiem sporo, jak widzę, tutaj nabudowaliśmy tych obozów drwali, jest sporo też tych kłód, więc to nie będzie tak, że my sobie wybudujemy tutaj od razu... Trzeba, ale może zróbmy tak, tradycyjnie ja zawsze sobie zaznaczam, żeby po prostu, no nie lubię tych krzaków, czy fajnie, że one są, bo może się komuś one podobają, ja akurat zawsze te krzaki, czy to nawet w farmingu zawsze je usuwałem, wolę, wiecie, jest na przykład gładka trawa,
Więc sobie zawsze te krzaki usuwam. Wiem, że pole je usunie, ale żeby czasem jakiś krzak się nie zlagował, to zawsze wolę sobie to zrobić ręcznie. Więc tutaj bym zrobił też pola i chciałbym, no bo wiecie co, w szneli mamy dosyć dużo siły roboczej, więc jakby stać nas na to, żeby tutaj tych ludzi przydzielić do tych pól. Chcę dużo jęczmienia właśnie produkować, chcę, czy może jedno symbolicznie, słuchajcie, może zrobimy jednego browara, żeby oni na pewno tu mieli w karczmie piwo, ale to się zobaczy. Czy te domki da się przebudować? Niestety się nie da, brakuje im wielu rzeczy, nie mają dostępu do targu, no ale to trudno. Te mogą tu z brzegu, takie wiejskie domki przy polach mogą być pierwszego poziomu. Tu jak widzicie też nabudowałem dużo domków, jeśli chodzi o sady, bo te jabłka nam fajnie się spisują, chociaż mamy ich mało, bo 1,3 tysiąca tylko. Tutaj bym chciał, ale tutaj coś było. Bo tu składowisko. To tak szybko się nie pozbędziemy tego składowiska. Niedobrze, niedobrze, moi drodzy. Bardzo źle, bardzo źle. Obóz drwali. No dobra. Niech rąbią, bo potem się okazuje... O, ale kłód drewna. Bo potem się okazuje, że no niby mamy dużo kłód drewna, ale widzę, że gorzej wygląda to z deskami, a deski nam są potrzebne. Także niech tartaki pełną parą pracują. Tutaj chata drwala do opału. Okej. Co tu dalej mamy? Bo to już wszystko wyrąbaliśmy. Tutaj też jest, słuchajcie, obóz drwali, a jak widzę, wszystko wyrąbaliśmy. Także ten obóz drwali raczej będzie już... Ale to jest kłód drewna, patrzcie, moi drodzy. Także obóz drwali będzie... No, tak, taki miałem plan. Tu jest ta faktoria, to było tu wszystko, słuchajcie, zarośnięte. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj chciałbym sobie na pewno tą osadę wybudować, moją posiadłość, przy czym jeśli te wieże nie strzelają, to raczej ozdobnie to jakoś zrobimy. Tutaj coś ostatnio karczmę też robiłem na końcówce i tu docelowo chcę domy zrobić, no ale żebym mógł te domy zrobić, to musimy jednak trochę tego drewna tu jeszcze wyrąbać. Ale w Jukenlandii, zobaczcie, mamy taką siłę roboczą, moi drodzy, że o nic się nie musimy martwić. Rąk do pracy nam tu nie zabraknie. Dobrze to przemyślałem sobie wszystko. Początki faktycznie z siłą roboczą są trudne, a później to, jak już widzicie, idzie to z górki. Nie brakuje nam, na szczęście w Jukenlandii jakoś to się naprawiło i nie brakuje nam opału. Mamy zapas na 25 miesięcy, więc spoko. I tak, były takie pytania, czemu ja tutaj w Jukenlandii wszędzie wióry lecą i wszystkie drzewa wyrąbuję, że to tak nie za ładnie będzie wyglądać. Zdaję sobie, drogi widzu, z tego całkowitą sprawę, ale tak jak mówiłem, mam zamiar sadzić drzewa, więc spokojna twoja rozczochrana, przemyślę to, gdzieś będą te drzewa, tym bardziej, że no opał skądś będzie trzeba korzystać i czerpać, będą te chaty drwali i będziemy drzewa sadzili, tym bardziej, że tutaj na przykład też drzewa sadziliśmy przy... O, chata zbieraczy pusto jest w tym. Tutaj z mięsem też chyba gorzej jest. Nie, mamy troszkę mięsa. Także, moi drodzy, plan jest taki, aby zniszczyć te pola i wybudować tu po prostu jakieś domki. Tylko jeżeli byśmy mieli to robić w jakimś odniesieniu, to raczej bym to zrobił tak. Tutaj nie wiem jeszcze, czy sady, raczej marchewki może. W zależności którego jedzenia warzywa też nie mamy super dużo, no jabłek też nie ma super dużo. Więc raczej bym to zrobił tak. Tylko się troszeczkę boję, co się stanie z tymi owcami. Musiałbym je gdzieś przenieść. Musiałbym to dobrze przemyśleć. No, na razie chociaż tymczasowo jakieś pastwiska zbudować. Ale wiecie co, to nic się nie stanie, moi drodzy, jeśli ja bym tutaj sobie pastwisko na razie pyknął, cyknął tutaj, takie duże. Cyk. Tymczasowo. Żeby przenieść zwierzęta, no bo przecież nie mogą nam nasze owieczki uciec, prawda? No, 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 nie mogą, wiecie jak jest. Dobra, myślę, że okej. Myślę, że okej. I w ten sposób... Tak, tu jest owczarnia, jeszcze ten młyn zostaje. Dobra, rozbieramy te pola, bo i tak zanim nam wybudują w tamtej nowej osadzie, tylko musimy ją jakoś nazwać. I powiem szczerze, moi drodzy, mamy Jukenlandię, mamy... Widzicie, tu została pod polem droga, także to też jest taki minus, jak była droga fabryczna, mimo że ją chyba z dwa razy już burzyliśmy, to ona i tak zostaje. To nie był szlak królewski, tylko jak widzicie, burzymy, a... O,
I tak tej drogi się nie da zburzyć. Ona i tak jest. Także to jest taki mały lak niestety. Szkoda, szkoda. No ale to może, może dzięki temu trochę inaczej to zrobimy. Nie będzie tutaj tej drogi na przykład. No bo co zrobimy? No nic nie zrobimy. Najwyżej jakoś to tak inaczej połączymy, jak chcemy tu domki. Tak ni w tyłek, ni w oko mi ta droga, jak mam być szczery. Chyba, że da się na niej coś wybudować. Widzicie, nie da się jej usunąć. No dobra, ale teraz tak, co? Na polach pozbierali. Dobra, tu no już usuńmy te pola, tym bardziej, że słuchajcie, jeśli chodzi o ziarno, to będziemy je, myślę, że docelowo jednak brali od, że tak powiem, sąsiada, chociaż to żaden sąsiad nasz, to jesteśmy my. Nasza kolejna osada. Dobra, także tutaj zrobimy sobie jakiś tam plan. Ja to zaraz ogarnę. To jest wszystko wszędzie, widzę, pozbierane. Nie, już tam... Ktoś z was może mi zarzucić, że jestem marnotrawcą i marnuję tam jakieś dziebko zasobów, ale słuchajcie, nic się nie stanie, nie zmarnujemy. Nie bójcie się. To wszystko porozbieramy, także dzisiaj wielka rozbiórka w Jukenlandii. Wielka rozbiórka w Jukenlandii. Co my tu mamy? Gospodarstwo, rozbierz. Tutaj była mała stajnia, no ją będzie trzeba przenieść. Na razie zostawmy, młyn na razie zostawmy, no i ta owczarnia... Kurczę, owczarnię będzie trzeba przenieść tymczasowo, wiecie co? To takie na razie, to co robię w tej chwili, to jest takie totalnie, wiecie... Zróbmy na maksa priorytet, żeby jak najszybciej to się stało. Żeby nie było problemu. O, owieczki prowadzą na pastwisko. Widzicie, jak ładnie nie uciekną nam owieczki. No, to tą małą stajnię też przeniesiemy. Gdzieś tutaj koło owczarni niech sobie stoi, czy tam... Obojętnie zasadniczo. To tam są, to jest, słuchajcie, takie tymczasowe, co ja teraz robię. No, docelowo oczywiście będzie trzeba się młyna pozbyć, wiadomo. Ale na razie niech sobie stoi, niech sobie tam mieli. Te drogi też będzie trzeba przerobić. Dobrze, jak tam tu w tej naszej osadzie? Czy możemy domy im budować? Chyba jesteśmy gotowi, tak? Nie, nie jesteśmy gotowi, bo oni jeszcze nie wybudowali, ale im to wolno idzie. A zima się zbliża, no trudno, się tam będę szczypał. Mogłem jednak wziąć opcję, słuchajcie, z... wyższą. Dobra, to tak, tą owczarnię zaraz zburzymy i zaraz tutaj pomyślimy. Tutaj myślę, że ten targ będę musiał też przebudować. Bo ja bym chciał, słuchajcie, to jakoś tak puścić tutaj. Tylko mówię, jedyne co mi się strasznie nie podoba, no ale to może, wiecie, no zawsze drogę można, no moją mogę zburzyć, tylko nie mogę tej fabrycznej. I tak te drogi są na razie do zburzenia. Ja tam chciał wszystko tutaj na nowo pobudować. Cały projekt, słuchajcie, od nowa. No jak robimy rozbiórkę, to robimy. No szkoda, że nie chce mi się ta droga rozebrać. Zostaje, jak widzicie. Moje się rozbierają, a ta się nie chce rozebrać. No trudno, trudno, trudno. Niech mi jeszcze te surowce wszystkie pobiorą. Dobra. Bo tutaj trochę tak było, to wiecie, to była taka amatorka, tak szybko pamiętam, te pola budowałem na zasadzie, żeby były. Jakoś tam się nie starałem z tym, a de facto pola chcę zrobić właśnie w szneli. Może dzisiaj też te pola właśnie w tej szneli zrobimy, kto wie. No wszystkie drogi poburzyłem w tej chwili, no ale z drugiej strony sam je budowałem. Sam je budowałem, to kto mi zabroni? No tu na razie też zbóżmy. Totalna demolka, moi drodzy, dzisiaj, jakby ktoś się pytał. Totalna demolka, przy czym no takiej totalnej demolki to byśmy nie chcieli. Takiej totalnej demolki to byśmy nie chcieli, to tu trzeba połączyć. To tu musi być połączone. Coś tak dziwnie się buduje, ale dobra. No okej, to tu mamy targ, to domy mogą być przy targu, to ten targ jest niepotrzebny. Okej, tylko teraz tak, no właśnie, te domy pójdą tutaj, no widzicie to, ja muszę to teraz przemyśleć, bo tu domy pójdą przodem do targu, a tu musi być odwrotnie. I to może być fajne, że będę miał takie zadanie, to jakoś, o, to będzie fajnie, to będzie fajna opcja dla mnie, taki challenge troszkę. Wiecie co, przyspieszmy sobie trochę czas, bo głównym tematem dzisiejszego odcinka i tak jest nasza...
I teraz tak, co my tu mamy? Jest karczma, której nie wiem, czy też bym nie przestawił w tym momencie. Znaczy, na pewno bym ją przestawił, nie? Słuchajcie, na pewno bym tą karczmę przestawił. No to widzicie, to nie mamy, to nie jest to takie proste. Dobra, widzę, że zbudowali ten skład. O, obóz drwali, dobrze. No to dwie rodziny do obozu drwali, niech rąbią. Nie mamy kłód drewna na domy, więc i tak trzeba... I tu jeszcze gdzieś budowali spichlerz. Aha, spichlerz też jest zbudowany, no dobra. Dobra. To tak na szybko niech rąbią drewno. Elegancko. No podoba mi się to. Dużo się dzieje, dużo challenge'y. Tutaj się zastanowię, mówię, czy jeszcze to będą marchewki, czy jabłka. Nie podjąłem decyzji, a może w ogóle coś innego. I teraz tak, jeżeli tu mamy targ, to wiecie co, to może my sobie to jakoś zaznaczmy, moi drodzy. Skoro tu jest targ, to załóżmy, że on będzie jakąś tam granicą. Tutaj się coś pomyśli, co się wybuduje. I teraz tak, jak najbardziej myślę, że ta droga stąd mogłaby biec tu. I wtedy tu by były takie mniejsze domki w stronę przodem do tego. Ale już wiem, że źle. Owczarnię trzeba teraz zburzyć. Mam nadzieję, że mi owce nie znikną, ale oni jeszcze nie wybudowali tej owczarni. Kurde, to niech wybudują. Bo raczej wolałbym jednak działki większe dać. Zobaczymy, jak te pola marchewkowe damy większe, czy będzie więcej marchewek. Znaczy, no wiadomo, że będzie, bo z jabłkami widzimy. Więc tutaj cofam to, co powiedziałem. Tutaj nie ma być tej drogi. I ona będzie sobie tutaj, cyk. I wtedy te domki będą w tą stronę, a później będziemy musieli zrobić w drugą, więc będzie taki jakby przeskok, że tutaj się gdzieś będzie targ za... No dobrze, dobrze, już wiem, jak to zrobimy. Ogarniemy to, moi drodzy. My to wszystko ogarniemy, tylko ja nie rozumiem, dlaczego to tak właśnie, widzicie, działa, że mamy tyle ludzi do pracy, a tak wolno mi budują owczarnie. Tego nie rozumiem. Dobra. Jak to tu wygląda? Kłody drewna. No jeszcze trochę. Oni by chcieli stragan, żeby chcieli... A właśnie, to może już od razu... Wiecie co, ta metoda mi się sprawdza najlepiej. Tylko tak, ta droga już tu była, czy to ja ją wybudowałem? A już nie pamiętam. To chyba ja budowałem. Tak krzywo. To wiecie co, zróbmy to inaczej, moi drodzy. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak, aż się prosi, żeby tutaj też w tę stronę zrobić. Nie wiem, czy nie za... Zawsze mam problem, słuchajcie, z tą... Aha, nadchodzi zima, dobra, dobra. Zawsze ten wicher już o wszystkim mówi. Przypomniała mi się, słuchajcie, scena z Killera. Idź mi z tą wichurą. Idź mi z tą wichurą. Dobra, spróbujmy tak. Na razie mogą być tu rodziny bez przydziału, bo oni i tak muszą mi z 8 kłód drewna narąbać. Bo już bym od razu wszystkie domy wybudował. No i zaczniemy, myślę, tutaj. Dobra. A stragan? No w zasadzie, słuchajcie, no jeśli im ten stragan daje jakieś tam szczęście... Tylko, że nie wiem... Nie, straganu chyba, słuchajcie, nie musimy budować. Znaczy, nie musimy mieć... przydziału, żeby wybudować stragany. Zawsze mam problem, słuchajcie, z jakimś obraniem takiego kształtu do tego straganu. Nie umiem tego jeszcze, jak widzicie, tak ogarnąć. Bo szkoda, że nie mogę jakoś tak bardziej decydować, bo zobaczcie, na przykład tu wejdą tylko dwa stragany, tak by było więcej. Czyli nie wiem, coś tu musiałem źle... Ale wydaje mi się, że to jest bardzo szeroko. Nawet bym powiedział chyba, moi drodzy, że jest za szeroko i zrobimy to inaczej. Mówię, z budową targu zawsze mam jakiś tam mały problem. Ale spróbujmy zrobić to może... Aha, bo teraz nie będzie innego punktu, jak nie ma innej drogi. Kurde. Da się? Nie da się. Tak też tylko, kurde, co jest? Znaczy, ja chciałem w takim rządku, wiecie co? Chciałem w takim fajnym rządku sobie wybudować te stragany. Nie umiem wam tego wytłumaczyć, ale... Jakby tak skrócić moją myśl... Dobra, zawsze wyznacznikiem dla mnie była studnia, słuchajcie. Tutaj nie wiem, czemu nie ma wód gruntowych. Ale sposób na budowanie targu dla mnie to zawsze jest zbudowanie studni
I to mi po części... No tak, tak, wiem, że nie ma rąk do pracy. Wszystko wiem. Zawsze, słuchajcie, jak zbuduję studnię, to jest dla mnie taki wyznacznik, nie? Trochę szeroko wyszło. Miałem wrażenie, że powinno być wężej. Dobra, to dajmy jakieś ręce do pracy, to może z tego składu już zwolnijmy i ze spichlerza też zwolnijmy. Co mieli przenieść, to przenieśli. Zobaczcie, bo ja zawsze sobie tak robię, że buduję tą studnię. Kurde. Która mi wyznacza jakiś tam... O, widzicie? Coś takiego. I to mi... No dobra, tam... Nie podoba mi się to, no ale co zrobić? To tutaj już może mi się uda, słuchajcie, jakieś domy. I teraz tak, my nie będziemy tu jakoś, powiem wam szczerze, wielkich działek robili, tak? Wiem, jakby się ktoś pytał, że są kamienie. O, jeszcze mamy za mało zasobów, jeszcze trzeba poczekać. Nie będziemy tu wielkich chat robili, tutaj po prostu oni mają się skupić tylko na tej zwierzynie. Dobra, wracamy do Jukenlandii zatem na chwilę, bo tutaj szkody nasze... Jeszcze nie wybudowali, naprawdę? To bardzo źle, moi drodzy, bardzo źle, bo liczyłem, że mi szybciej to wybudują. Młyna na razie nie będziemy, słuchajcie, tutaj niszczyli. No dobra, no to zobaczmy sobie, bo tą drogę generalnie tak chcę puścić. No to coś takiego by miało być. I teraz tak, tutaj sobie myślałem, że tą karczmę wtedy przesuniemy i chyba ją przesuniemy po to, żeby ten targ jakoś... Bo tu jest taki galimatias, moi drodzy. To jest straszny galimatias. Nie wiem, na ile mi się to uda tutaj ogarnąć, ale jak już robimy takie, wiecie, konkretne, to będziemy robili. To zrobimy takie jakieś konkretne. No i oczywiście ten targ cały też jest niestety do wyburzenia. No niestety, moi drodzy, niestety... Studnie wybudowali, dobra. Dobra, dobra. To co, mogą domy budować, czy jeszcze nie mają? O kurde! Widzowie, problem. Problem mamy. I to poważny problem mamy. Są kłody drewna, więc jak najszybciej. Jeszcze jedną rzecz trzeba wybudować. I chata leśnika, nie. Chata drwala. I to w podskokach, moi drodzy, i to w podskokach musimy to wybudować. Kłód drewna mamy tyle, że w obozie drwali na razie już nie potrzebujemy ludzi. Dlaczego tak? Dlatego, że zaraz będzie potrzebny im opał, a my będziemy mieli problem. Problemu nie chcemy mieć. Czy dotąd myślę te domy? Takie widzicie, tak żeby tych kamieni tutaj nie uszkodzić, takie tam domki sobie zrobimy. Chociaż tu nie wiem, czy bym nie robił... O, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A tutaj cztery. No to nie, no to idziemy na full. Dobra, starczyło. Czyli oni tu będą sobie budowali i będzie gitarka. Będzie gitarka w takim razie. Niech sobie budują. Dobra, wracamy do Jukenlandii. Czy coś tu się zmieniło w końcu? Jest ta owczarnia. Dobra, w końcu. W końcu. Długo im to bardzo zajęło, niestety. Ale co zrobić? No i pewnie zanim mi usuną, kurde, te składowisko, to ruski rok minie. No dobra, to już się zastanowimy. I teraz tak, ja tu coś krzywo zrobiłem w ogóle tą drogę. Coś mi tutaj nie pykło. Poszło coś mocno nie tak. Bo jak tak na oko patrząc, to tak powinno iść. Nawet nie tak, tylko bardziej tak. Widzicie, ciężko jest tak, kurde, przeciągać bez... No, i wtedy te domki tutaj i tu by były stragane. No dobrze, dobrze, w tę stronę rozumiem. To tu, jeżeli już robimy galimatias, to tak, tutaj nie ma sensu tego łączyć. Tu jest połączone, tu w ogóle jest ten dzyndzel, no ale to może jakoś fajnie wykorzystamy. Zobaczymy, może tu jeszcze jakaś droga będzie i się po prostu jakieś, nie wiem, składy pobuduje, coś tam. Jakaś konstrukcja fajniejsza. I teraz, moi drodzy, jedna wielka demolka wchodzi w grę, bo... Teraz tak, tej drogi nie będziemy dalej ciągnęli. Nie, bo tu raczej nie ma sensu. Tak, nie widzę sensu. Chociaż można by tak zrobić, że to połączyć. Czekajcie, bo można by zrobić też tak. Trochę byśmy zrobili taką... Tacy byśmy byli, bym powiedział, bardzo zachłanni. I byśmy sobie, zobaczcie, tą drogę mogli połączyć.
właśnie do tej drogi, dokładnie tak. I wtedy tutaj nie byłoby domów przy tym, tylko coś tam by było innego, też jakieś takie, nie wiem, magazyny, składy, czy może kawałek targu. Przy czym tą karczmę chcę przesunąć, ale czy to jest sens tą karczmę przesuwać w tym momencie? Te stragany mogą sobie tu stać zasadniczo. Kurczę, nie wiem, czy jest sens tą karczmę przesuwać, a domy zrobimy tu. Bo tutaj nie zrobimy, bo jest, kurde, to składowisko dziadowskie. Bierzcie mi to szybko stąd. Szkoda, że nie można jakoś, wiecie, tak jakby to powiedzieć, wymusić na tych. A dobra, zrobimy tu też domy. Szkoda, że nie można na nich, słuchajcie, wymusić na przykład jakieś czynności, tak? Czyli, że leży sobie to składowisko i że ja bym im nakazał, że... No zobaczcie, tu też zostało składowisko dosyć spore. Ja na przykład nie mogę wymusić, że oni mają mi to wziąć, nie? Tego mi brakuje, to jest wkurzające, bo na przykład tu bym jednak chyba domy postawimy, zobaczymy. Czy ta droga tu wtedy jest potrzebna? No tutaj taki dzyndzel zostanie, ale dobra, niech sobie będzie. To myślę, że idąc tym tropem jednak zrobimy trochę galimatiasu, słuchajcie. Moi drodzy, zrobimy trochę galimatiasu idąc tym tropem. Ja tutaj, jak widzicie, namalowałem 1500 różnych dróg, każda w inną stronę. Więc no nie dziwne, ale ja myślę, że to będzie dobry pomysł, moi drodzy. Tak jakoś mi tutaj ta miejscówka mi tu tak średnio się podoba. Tylko to będzie problem, bo jeżeli ja to teraz porozbieram... Tu na szczęście się nic nie stanie, jak rozbierzemy karczmę, bo kawałek dalej na końcu mamy. Ale mimo wszystko chcę, żeby tutaj to było takie centrum i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Czy... Oj, coś popsułem? Nie. Już się wystraszyłem przez chwilę, jak mi drugi targ zniknął. No, to wtedy te targi, one będą tak jakby połączone ze sobą. Oj, tak będzie fajnie taka droga do kościoła, nie będzie ta karczma droga do kościoła. I wiecie, tu pójdą sobie na wprost, więc karczmę wtedy wybudujemy tu. I nawet możemy już zlecić budowę, skoro oni to tak wolno wszystko robią. No, możemy? Nie możemy, bo leży składowisko. No, kurde. Po prostu genialnie. Dobra, zajrzyjmy, słuchajcie, dalej. Wzięli mi to? Nie wzięli. Także widzicie, no troszeczkę się wkopaliśmy z tym. No ale dobra, załóżmy, że to tak byśmy robili w tę stronę, no to... załóżmy, że ta droga wtedy by szła sobie tak. Tylko tutaj musimy sobie zaznaczyć. Może to będzie jakiś... O, może to będzie wyznacznik, tak jak jest od tego młyna. To nie znaczy, że ja chcę ten młyn zostawiać, ale... Tu byłby wtedy sobie targ. A my byśmy lecieli z tym dalej. No zobaczymy, jak to będzie. Jakąś studnię, jakby się miało jarać. Oczywiście trzeba... zrobić. Tu wszystko, jak widzicie, jest w kwadratach. Tu się za dużo nie szczypiemy. Się nie da? Co? Czemu się nie da? Czemu się nie da? Ja się grzecznie pytam. Przecież jak się nie da, jak się da, kurde, Walduś. Wszystko się da. Co się nie da? Się nie da. Nie ma takiego czegoś, że się nie da, nie mogę. Nie dam rady. Nie ma czegoś takiego. Jak widzicie, bardzo mnie też, no mówię, kręci to, że tutaj wiele jakichś tam błędów popełniłem i ta gra błędów nie wybacza, nie? Także mega mnie to kręci. No bo tutaj jest to na pewno Manor Lords jest grą dla osób inteligentnych. No dobra, ale co jak widzicie, słabo nam idzie z tą naszą miejscowością tutaj, którą trzeba by jakoś szybko nazwać, ale ja naprawdę nie mam, moi drodzy, zielonego pojęcia, jak ją nazwać. Dobra, jest już chata Drwala. Niech już rąbią. Jak najszybciej, żeby tutaj... nie było problemu, bo jedzenie... O nie, opał mają właśnie, jedzenia nie mają. To wiecie co, to inaczej zrobimy. Niech jedni rąbią. A tu zrobimy sobie machnią. Kurde, chciałem podrąbać drewna, no ale z drugiej strony my nie mamy czasu. Jagód tu nie ma nigdzie po drodze, nie? Kurde, gdzie są jagody? To są daleko jagody. No to już bliżej mamy do tej dzikiej zwierzyny. No wiecie co, to nie będziemy się szczypać. Ja myślę, że... myślę, że ten później się wybuduje drugą, jakby z drugiej strony, bo to jest bogate złoże. Także tutaj sobie pykniemy i szybko, żeby oni... O, jakieś tutaj, jakąś taką krzywą drogę, przecież nie musimy wszystko mieć, wiecie, w prostych drogach robione, nie?
Także to też będzie w trybie ekspresowym do budowania, bardzo wysoki. Żeby już jedzonko szło. I teraz tak, obóz drwali. Na razie nie potrzebujemy, bo kłody drewna i tak są. Jedni mogą rąbać, aczkolwiek skoro mamy opał, słuchajcie, na 13 miesięcy, to ja nie wiem, czy to akurat się drzewo przewróciło. Niech wybudują to jeszcze tutaj, żeby jedzenie mieli. Dobra, także nową miejscowość rozwijamy, która, mówię, ma iść, ma rządzić się prawami takimi, że ma nam dostarczać mięso. No dobra, na Wilkenlandii trzeba by coś wybudować i tu może jakieś chaty też będą w postaci warsztatów, bo ja nawet nie wiem, czy tutaj właśnie w tym tak zwanym, no, nazwijmy to centrum, nie zrobimy jeszcze jakiegoś jednego browaru, tym bardziej, że będzie blisko karczmy. Już może wybuszmy to, co naszkodziłem. Zobaczmy, jak to w oryginale wyglądało. Głównej drogi nie zburzymy, bo jest ona jakimś tam królewskim szlakiem. Zobaczcie, ile ja tu dróg podobudowywałem. Ja tak lubię czasem poszerzać te drogi. Szkoda, że nie można to jakoś inaczej, wiecie, też ogarnąć, nie? Jeśli chodzi o te drogi. O, zobaczcie, ile ja tu nabudowałem. Mesiakry. Dobra. Także karczma tutaj zdecydowanie musi być. A myślę, że będzie to po prostu fajnie się jakoś tam prezentowało. O, tu jeszcze coś. A, bo ja tą drogę trochę tutaj... Dobra, zobaczcie, widzowie. Tu już nie mogę, dobra. Okej, to teraz mamy oryginalną... Teraz mamy oryginalną wersję drogi, dobra. No. To tutaj to też będzie do usunięcia, bo to puścimy... To puścimy tutaj. Właściwie ten stragany, to będzie mógł iść tak troszkę. Dobra. Pięknie. Będzie pięknie, tylko weźcie mi te bele tutaj stąd z tego składu, bo mnie zaraz krew jasna zaleje. Zastanawiam się, czy tu jeszcze jakiegoś spichlerza nie wybudować, ale są te koło faktorii tutaj, więc tak aż znowu to daleko nie jest. Jak tam z tym młynem, moi drodzy? No coś tam mieli to ziarno, natomiast my też tutaj już nie mamy za bardzo ziarna, więc nie ma co mielić. A jak właśnie w tej szneli, bo coś tu jakiś komunikat wyskoczył, mieliśmy w ogóle... No dzisiaj to 10 rzeczy na raz robimy, słuchajcie. Jakby się ktoś pytał. Wiecie co, te chatki tutaj mogą to już tam bez... To jest tutaj, słuchajcie, bez znaczenia, bo tutaj na tych te chatki, jak widzicie, nawet bez przybudówek będę robił. Tak o, po prostu, żeby były jakieś chatki i zaraz za tymi chatkami będą pola. Także to są dosłownie takie małe domki, tego nie praktykowaliśmy, bo jak widzicie, wszędzie zawsze coś było. A tu po prostu takie chatki, nawet tam bez kur, bez niczego. Wiadomo, że mogłem troszkę większe zrobić i kury by sobie były, jakieś jajka by dawały. Ale tutaj z drugiej strony w szneli tych jajek też mamy całkiem sporo, także... I tu może pola, faktycznie może pola, aczkolwiek jeszcze myślę, czy tych pól dalej nie kontynuować i nie kultywować tutaj. Tylko wiecie, jest problem, moi drodzy, bo jeśli my tu mamy te obozy drwali, które mają pełne magazyny... To ja się troszeczkę martwię. Ja się troszeczkę martwię, że nam znowu tutaj zostaną te zasoby, nie? Także tutaj chciałbym, ale nie mam chyba za bardzo jak. Bo zobaczcie, ja bym to chętnie ogarnął tak, że no nie wiem. Na przykład tu by się te drogi też łączyły. No mogą być trochę szersze, się nic nie stanie. I wtedy ta szłaby sobie tu i tutaj by sobie też były. Ola, oj, czuję muzykę, że zaraz będzie ktoś atakował. Bym się mylił, bo tutaj są rodzaje takie, jak się dany rodzaj muzyki włącza, to on już mówi jasno, co się będzie działo. Ale chyba nie. Dobra. Coś tutaj mamy, słuchajcie, w tej szneli. No te pola chciałbym w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, tu zrobić, bo to więcej się zastanawiam niż robię, ale nie do końca, bo mieszkania wybudujemy. Zobaczcie, tu chatki mamy też przy głównym rynku. Chatki chyba tutaj są trzeciego poziomu, także dużo rodzin, chyba 4 rodziny, jeśli dobrze pamiętam, mieszkają. Pilnujemy tego i tutaj jakby mają w tym być tylko no takie, powiedzmy, rodziny rolnicze. Tu wszędzie mamy się skupić na rolnictwie. No ewentualnie dodatkowo na jakichś jagodach, na czymś. Dobra, coś mi wybudowano, to cały czas ta nazwa mi się nie podoba, ten Selbit.
Nie podoba mi się strasznie ta nazwa. Dobra, to tu szybko, słuchajcie, już zróbmy. Czy ja mogę zrobić? Chyba nie mogę zarządzeń zrobić. Mogę, a nie, nie mogę, dobra. Nie mogę, a żeby tutaj, aha, czyli 5 chatek, to zaraz będziemy awansowali. Dobra, jak my tu wyglądamy, bo to trzeba obserwować, żeby tutaj nie było wtopy. Teraz opał nam zmalał, jak widzicie. To chociaż jedni niech w chacie Drwala coś działają, no kłód. W zasadzie jedna rodzina by mogła, ale niech wybudują najpierw te chaty. No, niech najpierw te chaty wybudują. A straganu niby chcieli stragan, a już nie chcą straganu. Czy ja im nie zrobiłem? Nie, no zrobiłem im targ. A tam by ich. Oczywiście stację karawan będziemy robili, jakoś będziemy z Jukenlandii tutaj dostarczali. O, zobaczcie, jak fajnie nam się to połączy tutaj. A tu będzie też targ w Jukenlandii. Także to, to tutaj jest bardzo ważne, myślę, to co robimy teraz. Ja jeszcze się bym zastanowił, ale to jest chyba, moi drodzy, niemożliwe. Ale zobaczmy, bo... Widzicie? Nie, to nie wypali. Ani len, ani jęczmień, ani żyto. Tu akurat na górce pola są w ogóle nieatrakcyjne. Także tu myślę, że tutaj były te pola, ale jak widzicie też są średnio atrakcyjne. Akurat są atrakcyjne tu, gdzie mamy domy. Więc tu nie. W Jukenlandii pól jednak ostatecznie nie będziemy robili. I teraz tak, jeżeli my ziarno... Aha, ale młyn musi tak czy siak być w Jukenlandii. Niekoniecznie może tu, może w innym miejscu, ale być musi. Dobra, chciałbym tą karczmę, chciałbym to wszystko, ale jak widzę, no chyba zostanie nam to na następny odcinek przełożone. Bo oni nie chcą, jak widzicie, tego składowiska usunąć. Co mnie akurat się bardzo nie podoba. Tu też składowisko leży, no takie bez sensu, nie? O, coś tam wybudowali w tym. Dobra, zmieńmy nazwę tego sys... O jest, wzrósł, dobrze, super. No to będzie okazja na zmianę nazwy. Myśl, Juken, co tu możesz... co to możesz... Dobra, wiem, zrobimy, słuchajcie, nazwę, która będzie bardzo... O, opał się kończy. A ta Drwala, dobra. Słuchajcie, zróbmy może nazwę, skoro to ten Sebic będzie mięsnym takim miejscem, to nazwijmy to mięsny. To wolałbym może polskich znaków nie używać, żeby coś nam się nie zlagowało, to zrobimy mięsny. Mięsny Jesz. Tak, moi drodzy, nazwa regionu Mięsny Jesz. Jest sznela. Sznela będzie mięsny Jesz. Tylko tyle, że w polskiej pisowni nie, wolę nie pisać. Wolę nie pisać, moi drodzy, w polskiej pisowni tego. Dobrze. Opał już tutaj nam załatwiają. Jeszcze jeden domek się buduje, także mamy jeden domek naprzód. Mięsny Jesz. Nawet śmiesznie to wygląda i tutaj chcę zrobić właśnie to... tutaj wiecie tą sprawę z tym. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Opał już zaczyna rosnąć, także super. Także super. Widzicie, troszeczkę latamy. O, tutaj już nam domy budują, także tutaj te pola chciałbym postawić zdecydowanie. Gdzieś bym postawił tutaj też gospodarstwo. Tak, zdecydowanie, bo tutaj w tej sznelli chciałbym same pola dookoła. Nawet w ogóle, powiem wam szczerze, pomysł mam taki, widzowie, że my tu chyba zrobimy w ogóle kontynuację tego i tu przez środek też puścimy te domy. Ja mam w ogóle taki pomysł, że tutaj też puścimy domy i to będą wszystkie domy, jakie będą w tej całej naszej sznelli, że więcej już domów nie będzie. Przez to, że ta droga tutaj jest taka, jaka jest, to wtedy by musiało trochę dalej iść. No dobra, to się zobaczy. Widzicie takie małe domki, najwyżej jakieś kury, czy tam jeszcze dodatkowo owce. Tutaj puścimy też przez środek. Postaram się to jakoś połączyć, ale widzicie, no nie da się planu mieć o wiele wcześniej, nie? To jakby gdzieś wszystko, zmiany wychodzą z czasem. No i oni tutaj niech te domy nam budują. Spoko, tu niech rodziny się wprowadzają, tu mi nie zależy na poziomie. Jest gitarka. I tutaj można gospodarstwo jakieś postawić. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o domy. I myślę, że zobaczcie, w sznelli, tylko nie wiem, czemu mi się nie przełączyło na sznelę. Tutaj jest sznela. Zobaczcie, mamy 26 rodzin bez przydziału. Jeśli tu jeszcze wybudujemy domy, które będą trzeciego poziomu, to myślę, że w ogóle do 200 rodzin dobijemy. A więc myślę, że będzie gitarka. Tylko to już wiemy, że to nie może być tak. Może byśmy mogli iść w ten deseń. O, nawet dotąd już sobie zaznaczyć. Tutaj, kurde, to nie będzie takie łatwe, no ale spróbujmy. Tak na oko, nie?
widzowie, tak na oko. I takie po prostu będą małe domki, nic więcej. Nic więcej nie będziemy tutaj kombinowali, no tu może kawałeczek dalej. O. I nic więcej, tutaj po prostu pójdą sobie domy. Będzie na środku targ, domy będziemy dążyli, żeby były trzeciego poziomu, no może jakąś karczmę na końcu też się wybuduje. Wiem, że to jest bez sensu, bo teraz te nam tu przeszkadzają i ten spichlerz nam, kurczę, tu przeszkadza. Tutaj spichlerz jest, ale wiecie co? Może właśnie taki dziwny... Aha, bo tu nic nie wybudujemy. Wiecie co? Może taki właśnie dziwny układ dróg powinien być, żeby to nie było wszędzie takie, wiecie, przewidywalne. Takie rondo jakby. Rondo, słuchajcie, zrobiliśmy rondo w stylu średniowiecznym, nie? Dobra. Ale nas tu czas nagli, moi drodzy, my tu gadu gadu. I teraz tak, tutaj widzę, że oni jeszcze sadzą te drzewa, niech sadzą. W ogóle coś za mało kasy mam, żeby zapłacić. A spieprzaj mi królu, tam będzie mi król jakiś, kurde, kasę ode mnie chciał. Co to? Wezmę armię, naślę na króla i tak to się skończy. Będzie mi tu fikał jakiś król, kurde. Jakieś daniny królewskie, co to wymyślili sobie. Dobra, także mięsny jesz. No, nazwa całkiem taka, jak widzicie, na spontanie wyszła fajna. O, tutaj wybudowali stragany i tutaj możemy na bogatym złożu sobie działać. No, oczywiście chciałbym tutaj dalej kłody drewna muszę pozyskać, ale wiecie co, w momencie, kiedy... O, opał na 6 miesięcy. Ja myślę, że na obóz drwali można jedną rodzinę przydzielić i tu się na razie chyba nikt więcej nie wprowadzi, mi się wydaje. Bo możemy troszeczkę sobie pomarzyć. Tutaj jakieś zwierzątko by można. Czekajcie, tutaj jest słupek do uwiązywania zwierząt. To przenieśmy go... Nie wiem, tutaj pierwszy lepszy z brzegu, o tu. Ja bym go rozbudował, natomiast będzie problem, bo nie mamy desek, nie? A jeszcze tartaku mi się nie chce teraz tutaj robić. No, już znowu ten śnieg. Nie lubię tej pogody ze śniegiem. Znaczy, jest to fajnie zrobione, natomiast nic nie widać, nie? O, posprzątali? Nie. Kurde, ludzie, no weźcie mi to składowisko. Jedna bela, a tu? Też nie wzięli, no. No i sobie pobudowałem. Tutaj też nie wzięli. Ja pierdzielę, co za gałgany jedne, no. Po prostu mnie denerwują. Tu widzę, coś jest też nie do końca dobrze. Mi to pykło. A powiedzmy, że tak. No weźcie mi te gówna, bo nie mogę nic budować. Znaczy tu bym mógł. Nie, nie mógłbym. Znaczy mógłbym parę domów tutaj postawić. Może jest taka szansa, widzowie. Mam taką nadzieję przynajmniej, że jak ja sobie zechcę tu parę domów postawić. Zresztą to w sumie nieważne. Może szerszych. O, bo tak by było po 4 rodziny, tak by było na 3. A może tu zróbmy faktycznie szersze. Tylko jeszcze nie wiem, czy będą to marchewki, czy co tam. Znaczy raczej tak, no bo jeżeli taką dużą działkę robimy, to na pewno. To jest szansa, że może te kłody właśnie z tego składowiska wezmą. Mam na to cichą nadzieję. Liczę na to. Liczę na to, moi drodzy. Liczę na to. Dobra, co tu jeszcze? Tutaj w Wikenlandii problemów jako takich nie ma. Cały czas zaglądamy, no z tym mięsem jest słabo, nie ma miodu. Z tego co pamiętam, go kupowałem, ale przestałem kupować, bo się nie opłacało. Po tym update'cie ciężej nam kasa przychodzi. To na pewno, moi drodzy. Czemu oni też tutaj tak strasznie długo to budują? Jakby się jakaś rodzina wprowadziła, bym się nie pogniewał. I to będą mieli dobrze, będą mieli blisko do jagód tutaj. Spoko. Tutaj też chciałem drzewa posadzić. Nie wiem, czy nie posadzę. Bo tutaj, gdzie ta dzika zwierzyna, jak widzicie, zobaczcie, jak gęsto nasadziłem drzew. One nie wiem, czy już urosły, czy jeszcze nie urosły. Ciężko jest mi powiedzieć, słuchajcie, chata leśnika. Zróbmy do granicy, bo to ja bym tak bardzo chciał to zrobić w ten sposób, żeby tutaj było po prostu do drogi, słuchajcie, na full. Na full nawalone drzew, ile się da. Czy tu jakąś drogę im puścić? No skoro chodzą, to możemy im puścić. No słuchajcie, widzicie, no. Aha, nie możemy puścić. Możemy? Nie możemy. No nigdy się nie przewidzi, nie? To się będzie... A, bo tu jest ten obóz... Nie, nie chciałbym go przesuwać. Dobra, dobra. To tutaj jesteśmy jako tako przygotowani na tą sytuację. Mamy coś niecoś zaznaczone. To wtedy może, wiecie co, tych działek byśmy większych nie robili niż dotąd.
jest oczywiście, nie ma być robione według linijki. O, i tu wtedy domy w środku, targ, spoko, to mi się odpowiada. Jak najbardziej, tylko tu strasznie wolno budują, także nie przyspieszymy tego. Wróćmy do Jukenlandii, zobaczmy, czy możemy chociaż... No chciałbym te pola, słuchajcie, chciałbym te pola, ale widzę, że już się raczej nie uwiniemy. No patrzcie, co za gałgany, nie wzięli tego, tej kłody. W ogóle tu mamy dużo kłód, ale desek mamy średnio. Mogliby tutaj, kurczę, to mi sprzątnąć, już bym sobie domy wybudował. Tutaj też chciałem coś wybudować i też chyba domy. No i przede wszystkim tą karczmę, brać mi to stąd już. Jakieś mi z tym... No, Schnelli coś ruszyło, jeśli chodzi o budowę, moi drodzy. No, zapis, tak. To już zawsze ten lag... Zawsze ten lag mnie straszy, ale... Aha, czekajcie, bo tutaj teraz te kościoły tylko wyznaczają, gdzie się zaczyna Schnella. To tak nawet fajnie, zobaczcie, wyszło, nie? Że kościół jest wyznacznikiem, gdzie się zaczyna Schnella, a gdzie się zaczyna Jukenlandia. Bo to teraz tak rozbudowaliśmy, zobaczcie, to są domy z Jukenlandii. Tu są domy ze Schnelli. Także fajnie. No tych tutaj nie ulepszymy. No trudno, no słuchajcie, w tej Schnelli też mi nie zależało, żeby te domy jakoś ulepszać, nie? To od razu mówię, jakoś nie miałem na to presji. Zobaczmy, on to do Schnelli musimy znowu przejść. Czy tej w Schnelli tutaj jest dużo lnu? Lnu. A czy my wysyłamy im len? Nie, wysyłamy im mięso, jagody. Mięso, za dużo mięsa. Za dużo mięsa, bo w Schnelli na pewno nie mamy tyle mięsa. W ogóle tu mamy bardzo mało mięsa, więc ja proponuję skupić się na... Bo ja to zmieniam, słuchajcie. Co jakiś czas tu zaglądam, jakby ktoś się pytał. Jęczmień. Co jakiś czas tu zaglądam i zmieniam te wymiany, tak? Jeżeli mamy po żniwach i mamy dużo, no to zmieniam, wiadomo, a... Okej. I teraz tak, czy my tu mamy podatki jakieś? No niby mamy w tej Schnelli, ale też Schnelli dzięki temu mamy dużo kasy. Nie wiem, czy Schnella też nie powinna zacząć bardziej zarabiać na te podatki królewskie, bo ta Schnella nie jest jakby... I też trzeba tutaj dostarczyć broń, wiadomo, żeby... O, cały czas nam budują domy w Schnelli, fajnie, podoba mi się. Mówię, no tu raczej się nie spodziewam, żeby uda, bo ja tu nawet targu nie robiłem, jakby... Nie spodziewam się, żeby dało się ulepszyć, ale też mi na tym nie zależy, bo tak jak mówię, tu chyba będzie pierwsze gospodarstwo. Gdzieś tutaj przy tej chacie zbieraczy ustawimy gospodarstwo, drugie gdzieś, nie wiem, zobaczymy, gdzieś tam. I tu wszędzie będą pola. Także już tak wiecie, się tak też nie spinam z tymi polami, tak żeby tam się pocić. Przy czym jeżeli to tak idzie z tymi surowcami, składnikami, no to będziemy musieli tą chatę drwala. I tak musimy ją stąd wywalić już. To zwróćcie uwagę, moi drodzy, że tu już nic po tym, nie? Tutaj też ten obóz drwali, już nic po nim. Bo tutaj wszystko jest wyrąbane. Tu jest jeszcze tartak, jak wygląda w Schnelli z deskami. O, dużo mamy desek, dobra, rozbierz. Wszystko, słuchajcie, rozbieramy. Dobra, to będą bez przydziału rodziny, które będą nam też budowały. O, tu jest moja ta... Posiadłość nie jest jakaś zbyt ładna, ale w sumie mogłem dojechać dalej z tym płotem tutaj do... Jakoś to jeszcze przebudujemy, zobaczymy, widzowie, to się wszystko pomyśli. Może ozdobne rzeczy, skoro nie działają te wieże, no to sami rozumiecie, że nie ma sensu ich tutaj... O, pobudowali tych domów. Ja tak z ciekawości, słuchajcie, klikam, bo mówię, a nuż widelec, da się coś ulepszyć, ale nie spodziewam się. Zdecydowanie się nie spodziewał. Czemu tutaj piwa nie ma w tej Schnelli? Nie mam pojęcia, bo może nie ma piwa, bo może nie dostarczamy. Może to jest, słuchajcie, powód. Wejdźmy do Jukenlandii. Jak w Jukenlandii z piwem? 300 piwa, no tak. Tak wiecie, no ale z drugiej strony wysyłamy chleb, wysyłamy warzywa, wysyłamy chleb, wysyłamy warzywa, wysyłamy jabłka, wysyłamy chleb. No to wyślijmy też i piwo, nie? Wyślijmy, widzowie, piwo. Wyślijmy piwo w zamian za len. Len jest, tak wiecie, nam bardzo potrzebny do ubrań. No dobra, no i tutaj też mamy składowisko. No i widzicie, wszędzie są składowiska, ja nie mogę tak naprawdę
jakiejś koncepcji budowniczego sobie załączyć. No jeszcze, no ile można? Halo, brać mi to, no ludzie, no to już jest skandal. Wszędzie, tutaj, nie, też jest. No przecież to jest skandal. Czekajcie, my mamy wszędzie chyba na maksa tych ludzi. W tych składach. No nie wiem, no co mam skład kolejny wybudować? No teoretycznie bym mógł, bo mamy tyle wolnych ludzi, że... Wiecie, teoretycznie by się nic nie stało, ale... Tutaj nie mam gdzie składu budować za bardzo. Chyba, że gdzieś tu. O, jeżeli tu byśmy założyli, że tu jest rynek, no to tutaj te składy akurat na tyłach tych domów by mogły być. No to wiecie co, zróbmy tak. Bo tutaj się będzie kończył, tam będzie karczma. Tutaj tej karczmy raczej bym nie chciał budować, chociaż... Jak my mamy rozłożone te karczmy? Słuchajcie, tu mamy kościół. Tu jest jedna karczma na samym końcu. Druga karczma jest tu na samym końcu. Więc teoretycznie tej karczmy nie musi tutaj być. Jakby była tutaj, to też by się nic nie stało. W sensie, wiecie, by tak zahaczała o tych ludzi z boku i tym bardziej, że tutaj akurat... No, to by nam trochę może pomogło tą karczmę. Dobra, sru, słuchajcie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? O kawałek po prostu przesuniemy tą karczmę wtedy. Tylko teraz w którą stronę? Ja bym chciał ją tak... Jak to zrobić, moi drodzy? No tylko tak można chyba. Szkoda, że to tak jakoś nie można. A, no to narobiłem teraz. Dobrze, że jak wybudujemy coś, a jeszcze nie ma... Chciałem tylko obrócić. Ja chcę w tą stronę tą karczmę dać. Tą. Kurde, tak dziwnie będzie wyglądać. A z drugiej strony, czy my się mamy wyglądem karczmy przejmować? Ona ma nastać na końcu targu. Dobra. I to jest opcja. Patrzcie, wzięli mi to akurat, sprzątnęli. Dobra. Dobra. To słuchajcie, to tutaj damy jeszcze domy. Okej. Okay. Czyli tamtej karczmy nie musimy mieć. Myślę, że tamta karczma niekoniecznie. Niekoniecznie, słuchajcie, ta karczma tam. Tak mi się wydaje, że tam ona nie jest koniecznie mile widziana. Tak po prostu sobie wymyśliłem, nie? Że też, żeby, wiecie, ta karczma tu chwytała trochę bardziej do tych, że jak ci będą chcieli sobie przyjść na browarka, no to mają blisko, a nie... Że tam też niby mieli blisko, ale wiecie, jest... Że nie chciałem w linii tych karczm dawać. Jedna będzie na... Troszkę przesunięta. Czy tu da się coś rozbudować? Nie da się. I teraz jeszcze nie podjąłem decyzji, czy no na pewno warzywa. No raczej nie dawałbym tutaj, słuchajcie, kur, bo to jest za małe. No na jabłka myślę, że też jest za małe, więc dajmy te warzywa, chociaż nadal uważam, że to też jest za małe. Od razu zróbmy przybudówkę. Że dajmy warzywa. Niech sobie będzie. Tutaj niech sobie karczma się buduje. Zróbmy szybko. Okej. Okay. Nawet fajnie, bo tutaj będą domy. No, bo tu będą domy przecież. Więc ta karczma będzie pasowała tutaj. Tylko muszę pamiętać, to może żebym pamiętał, to ja słuchajcie, już tutaj te chaty zasadniczo, nie? Moi drodzy, skoro mamy tutaj siłę roboczą, no tu najwyżej, no zostawimy tą drogę, no bo co zrobimy, no? Ja raczej powiem wam szczerze, tutaj mam taki plan, że chcę zrobić, o, z przybudówkami, chcę zrobić większe działki. Żeby tu było szerzej. No to już zostawimy ten tutaj jakiś cycek na środku. Tu się zawsze coś tam wybuduje. Wątpię, żeby nam tu spichlerz wszedł, ale w najgorszym wypadku jakieś można wybudować te do naszych zwierzątek, nie? Stajnie. No. Już lecimy na grubo. Słuchajcie, niech się budują. Niech przez zimę coś porobią kreatywnego w tej Jukenlandii, skoro nie mają nic innego do roboty. To jak dla mnie, jeżeli to już jest zaznaczone, to tu nie ma co się szczypać i śmiało... A czemu tu nie można? Co? Śmiało by można i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to nam nic nie zmienia. Szerszy, nie chcę tracić miejsca. Tak jak się da, to zrobimy. Jak się nie da, to nie robimy. To jest jakiś skład? Czy co to jest? Od razu, słuchajcie. Momentalnie budujemy na całości. Bez sensu. Od razu, słuchajcie, z grubej rury, wiecie, grube inwestycjone, mamy 112 osób bez przydziału, to niech budują, niech robią, zanim ja coś pomylę i źle zrobię. Dobra, potem się usunie ten młyn i z drugiej strony będą drugie chaty. A tutaj się mówię, coś fajnego się tu wymyśli. Jak nie można tej drogi usunąć, to
przynajmniej nie powiecie potem, że wszystko jest w kwadratach. No i tutaj powiem szczerze, też myślałem o wybudowaniu domów, ale raczej w tamtą stronę, po targu. No patrzcie, tak chciałem karczmę budować, to... Jak chciałem budować karczmę, to mi nie chcieli posprzątać. Jak wybudowałem karczmę w innym miejscu, to mi posprzątali. Ale czy tu domy bym postawił w tym kwadraciku? No nie do końca jestem przekonany, ale jedno jestem pewien. Tylko wiecie co? I tak chyba nic z tym nie zrobimy, bo ten targ i tak będzie tak dziwnie. 8. Dobra, tam zawsze 8 straganów do przodu. Tu ewentualnie się zastanowię, czy nie zrobić takiego dużego targu, czy jakby to takie centrum było, że ten targ też przenieść tu i tutaj dać więcej straganów. No nie wiem, jeszcze zobaczymy, na razie zostawię puste. Albo właśnie jakiś też, może jakiś magazyn by mi tutaj też pasował, o ile by dało radę spichlerz wybudować i coś takiego. No zobaczymy, dobra, niech sobie w tej Jukenlandii budują, mają co robić, wróćmy do... naszego mięsnego jeża i zobaczmy, czy tu nie ma jakichś problemów w postaci opału. Nie ma problemów. Opał jest. Chata drwala robi opał, więc można zmienić. Obóz drwali. Skład raczej wszystko jest ok, więc tu można też domy, myślę, że budować. Jak to wygląda? Dobrze to wygląda. Ok, no to tu jeszcze parę domków postawimy, ale chyba nie postawimy, dopóki nie usuniemy tych drzew. Wydaje mi się, moi drodzy, że będzie trzeba tutaj zrobić machnią. I teraz tak, będzie trzeba, jeżeli my to chcemy powiększyć deski. Dobra, także tu tartak będzie potrzebny, bo nie wiem, czy z drugiej strony możemy takie rzeczy jak deski i inne rzeczy sobie przywozić, nie? Wiecie, moi drodzy, aha, bo tutaj już jest wyrąbane, tak? Łe, to elegancko. Bo słuchajcie, takie rzeczy jak deski czy coś możemy sobie zawsze przywozić do tego mięsnego jeża. To teraz zobaczmy, czy tak dotąd może. Patrzcie, da radę. No to budujemy. Budujemy, co się będziemy szczypać. Dobra. Dobra. Także w mięsnym jeżu też jest akcja. No i wróćmy do akcji pola, no bo to już jest moment, myślę, że skoro Jukenlandii tutaj burzyliśmy te pola. Myślę, że ta forma zmiany jest fajna. No tutaj takie tam przejście sobie mają, spoko. Idą do kościoła, tutaj mają też duży spichlerz, więc nie do końca, słuchajcie, jestem przekonany, czy tutaj budowanie kolejnego spichlerza, ale z drugiej strony ich od przybytku głowa nie boli, nie? Tak jest moje zdanie. Widzowie, jak mam być szczery. Od przybytku, jeśli chodzi o spichlerze, to od przybytku głowa nie boli. A czy tu jakieś domy postawić? Można by. Słuchajcie, jeść by nie wołały. W najgorszym wypadku można by zrobić to w tym samym stylu. W postaci takich mniejszych, ale to bez sensu by było, bo bez sensu troszkę. Ja już bym wolał duże i też warzywa może. Ale na razie się wstrzymamy, nie spieszymy się nigdzie, dobra. Więc słuchajcie, co z tą sznelą, moi drodzy, co z tą sznelą? Bo to coś tutaj, oho, jest, dobra, pobudowali, wprowadzają się nowe rodziny, super, fajnie, pięknie, zarąbiście. No okej, okay. No to słuchajcie, to jeżeli tak... No to myślę sobie, że tutaj też, żeby te, wzięli mi te składowisko, żeby się już przygotowywać. No to ja myślę, żeby się nic nie stało, ale wiecie co? Zostawimy sobie od tej drogi kawałek. Bym nie chciał może tych domów, a może bym chciał. Od razu, na konkrecie. Jak już robimy takie inwestycje, to już róbmy wszędzie, konkretnie. Co by tu było? No jakieś tam kury, nie? Jakieś tam kury, niech sobie będą. Siema, Kiura. Siema, Kiura. No i teraz chyba już nie mamy tyle. A nie, no mamy, tylko coś ja tu źle buduję. Dobra, później zobaczymy, czy targ można, żeby się nie okazało, że będę musiał burzyć, czyli wszędzie chaty budujemy nagle. Dobra. Natomiast mieliśmy tu robić pola przez zimę. No i w związku z tym, że tutaj to zawsze można zbudować przecież, zróbmy tutaj te pola, bo tak sobie założyliśmy. Teraz pytanie, czy... No właśnie, bo te drogi jakoś tak tutaj mi trochę nie pykły. Dobra, moi drodzy, bo będziemy za chwilkę ten odcinek już kończyli, bo dzisiaj wyjątkowo długi, ale jak widzicie, no jest co robić. Nie wiem, w co ręce włożyć najpierw, także w następnym odcinku będziemy to też kontynuowali, te nasze dzieło, nie bójcie żaby. Dzieło będzie kontynuowane, no to może sobie też kontynuujmy, tak, o.
Nie mówię, że to jakoś, słuchajcie, wszystko wygląda, że to jakiś ma sens. Nie mówię nic takiego. Nic takiego nie powiedziałem. To tutaj jest. Znaczy, wiecie co, no można się tu uprzeć i w tej sznelli spróbować chociaż. Ale zero straganów to raczej nie ma sensu. A zobaczmy, czy studnia tu wejdzie. Nie, nie ma tak dobrze, nie? Oj, to ja tutaj spierdzieliłem coś, słuchajcie, za wąsko zrobiłem, a to domyślnie miało być do straganów. Stragany 9, dobra. To może to da radę. To nie wiem, czemu tutaj nie może być straganów, jak tam mogą być. Ale dobra, może to coś tutaj da. Może akurat. Dobra, to słuchajcie, gospodarstwo. Mówiłem sobie, że gospodarstwo chciałbym w naszej sznelce wybudować. No po prostu, jak najbliżej tej chaty zbieraczy. I mówiłem sobie, że zobaczymy, jakie pola. No bo tu już chcę te pola wybudować, żeby było na zakończenie odcinka. Mówiliśmy o len i jęczmień, bo to są rzeczy, które nas, słuchajcie, najbardziej będą interesowały za duże. Dobrze, że nam pokazuje, bo wtedy wiemy, słuchajcie, jak na przykład pokazuje wam, że pół morgi, jak na przykład zobaczcie, 0,6, to będzie zawsze razy 2. To akurat nam wyszło tak fajnie. Dobra, to wiecie co? Len musi być. Len musi być, tu nie mamy wyjścia. Zobaczymy. No, oj, 1,1 troszeczkę za dużo. A jak? A dobra, słuchajcie, przecież jakby my to teraz, to się ma nijak. To, co wybierzemy teraz, ma się nijak do tego, co później możemy wybrać. Wiemy, że tutaj jest na zmianę len z. Jest na zmianę, słuchajcie, len z jęczmieniem, więc nie musimy się szczypać. To żadna Jukenlandia, to ma być sznela. Wiecie, no jeżeli mamy na zmianę len z jęczmieniem, to po prostu nie będziemy sobie to na bieżąco wybierali, tak? Po co się tu, wiecie, jakoś tam szczypać? Tak bym chętnie zrobił. Jest akurat jedna morga, dobra. No i zastanówmy się, bo jeżeli tu pójdziemy dalej, no to tu by musiało być może na tym właśnie narożniku drugie gospodarstwo. Ja myślę, że tak by było to całkiem spoko, bo tutaj pamiętajmy, że pójdziemy też dalej z tymi polami, więc myślę, żeby to jakieś ręce i nogi miało, a nie chciałbym też dziwnych pól budować, to gospodarstwo postawmy tu. Wtedy i tak będzie jedno dziwne pole. Nie wiem, czy tutaj drogi niedobrze by było puścić. Ja mam przeczucie, że... Wiecie co? Mam takie dziwne przeczucie w ogóle, że tutaj trochę skopałem. Zróbmy to inaczej. Na szczęście jeszcze chyba nic nie dostarczyli. Zróbmy to inaczej. Mam takie dziwne po prostu przeczucie. Trochę, kurde, za daleko pojechałem z tym polem. Widzicie? No widzicie, moi drodzy, widzicie, no. Juken szkodnik. Dobra, zróbmy to jeszcze inaczej. Dobra, zróbmy to inaczej. Jakaś droga musi gdzieś przez te pola pójść. No nie może być tak, że nie ma w ogóle żadnej drogi, nie? To jeżeli tak, to mamy do wyboru albo gospodarstwo postawić tu, to mi się raczej zbyt stromo. O kurde, a tam nie jest zbyt stromo? Aha. Czy to niewiele nam zmienia, moi drodzy? Niewiele nam to zmienia w tej sytuacji. O! Dobra, to niech będzie tak. I wiecie co, czy tu takie małe poletko zrobić, to tak też byłoby trochę takie śmieszne. Śmieszne, pocieszne. No nie, no chyba... Chyba jednak spierdzieliłem trochę. To zrobimy inaczej. No sobie, nie byłbym sobą, drogi widzu, gdybym nie spierdzielił. No ale dobra, to zróbmy to tak. Nie mówcie mi, że jest zbyt stromo na pole. 0,7 morgi. 0,8. O. I to będzie też na 0,8. No i będzie pięknie. No, buduj się. Dobra, mamy to. Mamy to. O to mi chodziło, moi drodzy. O to mi chodziło. To teraz tu będziemy mogli sobie kulturalnie podlecieć. Może nawet tak. 1,2 trochę za dużo.
1-1 też trochę za dużo. Znaczy podobno, no bo też tak często pisaliście w komentarzach, ja tego jakby też nie testowałem, więc nie chcę tu, słuchajcie, powielać jakiejś opinii, ale podobno to jest właśnie tak, że jeżeli te pola są powyżej jednej morgi, to gra tego jakoś nie ogarnia i się robią jakieś dziwne bugi i najlepiej te pola właśnie do jednej morgi robić, nie? Jakoś tak robię i nie zauważyłem problemów. Czasem wolę zrobić więcej, a mniejszych pól. Tu już się kończy żyzność, więc tak, tyle o ile. Wolę, słuchajcie, zrobić więcej pól, ale mniejszych niż... O. Niż ten, niż coś spierdzielić. Później oczywiście docelowo tu wybudujemy kolejne gospodarstwo, więc o to się nie martwcie, moi drodzy. Będzie to tak zrobione. No to co? No to tutaj lecimy może dłuższe pola troszkę. 06, 07, o 08. Bo to też nie chciałbym, słuchajcie, żeby to, wiecie, jakieś miało... Nie chciałbym, żeby to wszystko było takie, wiecie, od linijki. Chcę zrobić, żeby to też tak fajnie wyglądało. No to chcę zrobić to troszeczkę tak... O, zobaczcie. O, 1, 2 troszkę za dużo akurat. Chcę to tak troszkę zrobić, no tak jakby celowo krzywo, żeby trochę też takiej natury było, nie? Bo no jak sami chyba się zgodzicie, drodzy widzowie, że w świecie realnym te pola, no nie mamy tak jakoś... O, trochę wjechałem w jagody, ale trudno. W świecie realnym, no nie mamy tych pól takich, wiecie, jakiś od linijki. To, o nie, 1-5, to trochę przesadziłem. Że w świecie realnym, o tu na przykład zrobimy sobie tak... O, 1-9, proszę. Że jednak w tym świecie realnym mamy to troszkę tak, jakby wiecie, na... Dobra, niech będzie sobie 1-1-2 i zobaczymy, czy będzie problem. Przecież wyjątkowo możemy, wiecie, jedno zrobić większe, nie? I jakby w tym świecie realnym to też tak nie jest. Jak chcę trochę tej natury tutaj w to dać. Nie wiem, tą drogę jakoś już tak tutaj puścimy, może bardziej... Aha, bo to i tak trzeba będzie skręcić, bo tu się kończy ta granica, widzicie, bo i tak zrobiłem pole poza granicą. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. To jest w ogóle ciekawe, czy to będzie działać, słuchajcie, pole poza granicą. Zobaczmy. Jest 1-1. A dobra. To jest w ogóle ciekawe, czy pole poza granicą będzie działać. To jest raczej z ciekawości, na zasadzie do zburzenia. Dobra, no i jeszcze jeden rządek pól damy, no i wtedy te gospodarstwa będą je ogarniały, a my myślę, że wiecie co, tylko tu będzie problem. To bym może tak zrobił. Pamiętajcie, że nie zawsze wszędzie musi być... Ten jeden trochę za dużo. Nie zawsze wszędzie musi być... 100% ten jęczmień czy... Ujujuj, Juken, co ty robisz, chłopie? Nie wszędzie musi być ten jęczmień, czasem może być też to zboże. No nadal za daleko. Znaczy za dużo, w sensie za dużo. Dobra, no na razie zróbmy to tak. Tu może, słuchajcie, tylko zrobimy takie cieniutkie... O, z ukosa takie pole... O, trochę tam w jagody weszliśmy, ale jestem ciekaw, czy jakbyśmy tutaj pola zaczęli robić, to jagody by się automatycznie gdzieś same przeniosły. Tego jestem ciekaw. Oj, to już będzie potwór. To za duże. Jestem tego... Wiecie co? To dobra. To zróbmy dwa tutaj takie na przykład. Długie. O, patrzcie, jak ładnie. Jedna morga. Pięknie. Fakt, że wyjeżdżamy sporo poza granicę, nie? Nie, to te 1-8 to może niekoniecznie. Może trochę za małe. Może trochę większe jednak zróbmy. To może zróbmy tak. 1-1, kurde, ciężko to tak trafić, nie? Ciężko to tak, moi drodzy, trafić. Dobra, no to... 1-1, źle. O, 0-9, to już lepiej niż 0-8. Dobra, pobudowaliśmy sobie pola. To teraz my możemy sobie sprawdzić, moi drodzy, niech tam oni oczywiście jeszcze budują nam w tej szneli. A my sobie sprawdźmy już na zakończenie... odcinka, co to tu będziemy hodowali. Zobaczcie, jęczmień 85%, len 93%, jęczmień 90%, także pięknie, pięknie, to są naprawdę fajne liczby, więc myślę, że to nam się po prostu opłaci, bo będziemy mieli duże zasoby
Jeśli chodzi o jęczmień, z którego oczywiście robimy piwko, no tutaj jest len 100%, no to nie mógłbym, moi drodzy, przejść obok tego obojętnie. Jak jest dosyć duża różnica w procentach, to wiadomo, że wezmę to, co jest korzystniejsze. Natomiast wiem, że jest różnica, ktoś z was by powiedział, no ale stary, przecież żyto masz na 100%. Tak, wiem, drogi widzu, że mam żyto na 100%, jestem tego świadom, natomiast na tym życie mi aż tak po prostu nie zależy, bo mamy dużo mąki, mamy naprawdę dużo mąki i sprawdza mi się taka opcja, słuchajcie, żeby raz na jakiś czas po prostu zrobić duże żniwa z żytem, żeby zebrać. Oni będą sobie tam mucili to na mąkę przez ładnych parę lat. No i potem już wiecie, mamy na parę lat spokój, jeśli chodzi o żyto. Dobra, to już mamy. Zobaczymy, jak to stopnieje. Dobra, także pierwsze pola zrobione. No mówię, tu jeszcze jakieś jedno gospodarstwo się może postawi i też będzie z drugiej strony. Zobaczymy, jaka tam żyzność tej gleby. Tu mamy ogarnięte to w szneli. Tutaj domy cały czas, jak widzicie, budują. Nowi ludzie się chyba wprowadzają, także nie jest to źle. No raczej nie da się tych domów ulepszyć, no jakoś nie dziwne. Natomiast możemy je, słuchajcie, się zastanowić, czy dać na jajka, skoro mamy tutaj sporo kasy, czy dać na warzywa. Raczej to są małe parcele, na warzywa by się nie opłacało, więc wiecie co, na jajka, na skóry, ewentualnie zwierzęce, żeby wiecie, na targu tych skór nie brakowało. Także damy raczej tu wszędzie kurki, koko, koko, euro, spoko. No dobra, dzisiaj to już rekordowo, moi drodzy, długi odcinek wyszedł. Także będziemy powoli kończyć. Dokończymy oczywiście resztę, moi drodzy, w następnym odcinku. Tutaj parę kózek też damy, spoczko, żeby te skóry... Dobra, skończyły nam się domy. Widzicie, dużo, dużo takich zbiorowych działań, które no, wymagały jakiejś koordynacji. Zajrzyjmy jeszcze do mięsnego jeża. No tu mamy jeszcze jakąś działkę obok. Zajrzyjmy do mięsnego jeża, jakieś stragany są, jacyś ludzie tutaj też są, pracują, nie brakuje im na szczęście jedzenia, nie brakuje im opału. Zobaczmy, czy zarządzenia jeszcze nie można, słuchajcie, zarządzeń wprowadzić niestety. Także co, no także chyba tym akcentem, drodzy widzowie, będziemy kończyli. No, myślę, że już na zakończenie tutaj też, ale to na początek następnego odcinka zrobimy, moi drodzy, jakieś wielkie budowanko kolejnych domów i to myślę, że tak będzie to fajnie wyglądało. No zobaczymy. Daj znać, drogi widzu, w komentarzach, jak ci się podoba ta zmiana, to wszystko, co tu dziś zrobiliśmy. Będę bardzo wdzięczny za komentarz i łapkę w górę. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.